5 konkursowych kategorii i aż 10 tysięcy nadesłanych zgłoszeń to absolutny rekord. Dlatego mamy dziś nadzieję na wielkie emocje. Viva Photo Awards 2023. Startujemy. 15 lat konkursu, a impreza tylko piękniejsza. Rzeczywiście, co roku mam wrażenie, że rozwijamy skrzydła. Tak jak dajemy skrzydła naszym laureatom, tak my rozwijamy skrzydła i ciągle chcemy więcej. Mamy wspaniałych artystów, mamy fantastyczne wystawy, ale to, co cieszy mnie bardzo w tej imprezie, to to, że zawsze wracamy do zdjęć z Vivy. Grand Prix w Pana rękach. Jakie emocje towarzyszyły Panu na scenie? Nie no, zaskoczenie. Ponieważ to był drugi raz, kiedy wystąpiłem w tym konkursie. Udało się za drugim razem zdobyć, no... Wielkie emocje, serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. A że każde zdjęcie wiąże się z jakimiś wspomnieniami, zapytamy naszych gości o te dla nich najważniejsze. Drogi, młody, przystojny, o pięknym uśmiechu człowieku. Wiesz, ile ja mam zdjęć? Chyba z 4000 albo 5. Mam archiwum na Podlasiu i co wyjmuję zdjęcie, to mam łzy w oczach. Ja bardzo chętnie wracam do dzieciństwa, wtedy, kiedy byłam bardzo małą dziewczynką i siedzę między dwojgiem kochających mnie rodziców. Jedna taka szczególna to była w sumie sesja zdjęciowa z moją mamą i to właśnie było do Vivy na plaży w Sopocie. Śmiejemy się często z mężem, że kiedy robimy tu i teraz, patrzymy, ojejku, nie za dobrze wyszliśmy, 10 lat później. Jezu, co byliśmy młodzi i piękni. Zdjęcia są taką dla mnie wielką psychiczną kroniką życia. Too high with some girl, and the sky is fine.